Witam Państwa bardzo serdecznie na kanale Gra na Kompa. Ja jestem Pabelus. To jest kolejny odcinek Ships FC. A ja w promieniach, w ostatnich promieniach zachodzącego słońca wracam, proszę Państwa, do portu macierzystego. W tym momencie muszę bardzo uważać na różnego typu właśnie tutaj wystające z wody skały. Natomiast, a jednak dosyć mocno tutaj uderzyłem, ponieważ mamy jakąś płyciznę, więc muszę wycofać się naszą jednostką. A dobrze było. Do czasu. No, trzeba bardzo, bardzo uważać. No, teraz to będzie lawirowanie, a że jeszcze dodatkowo... A co ty tutaj? Aha, czyli to po całości tutaj mamy. No, szanowni państwo, jest sytuacja krytyczna, bym powiedział, wręcz. I trzeba by zareagować odpowiednio. Ale jak tu zareagować poza portem macierzystym? Ponieważ stacje... Ojojojoj, mi tutaj coś zlogowało niedobrze. Stacje tankowania to my znamy. Ale stacje serwisowe, no to tu już jest gorzej. Niemniej jednak bardzo, ale to bardzo uszkodziłem naszą jednostkę. Myślałem, że uda się przepłynąć, ale niestety nie. I co teraz będzie? Co teraz będzie? Ja postaram się popłynąć nieco naokoło, aczkolwiek... Czy tędy będzie dobrze? No, to się okaże. To się okaże. Spróbujmy. Nasza łódź nie płynie już z taką prędkością jak poprzednio. Przez to uszkodzenie zmniejszyła się również jej prędkość. Jeżeli chodzi o kwestię przepłynięcia dystansu z tego portu, z tej miejscowości, w której byliśmy, aż do tego miejsca minęło 24 minuty, pomijając 2 minuty na tę kolizję, która tutaj miała miejsce. Natomiast... My musimy jakkolwiek spróbować jednak dopłynąć gdziekolwiek. I teraz gdziekolwiek to jest kwestia związana z jakąś naprawą tej łodzi. No łatwo nie będzie. Dobra, to postarajmy jej się po prostu nie zatopić. No my już praktycznie dopływamy, proszę Państwa. Jestem na, można powiedzieć, na szlaku, gdzie możemy wejść tutaj do naszego portu macierzystego. Natomiast powiem szczerze, tutaj dwa razy wolniej płyniemy. Jednak ta łódź, no, troszeczkę tam się poddaje morzu. I tak powiem, no, zapomniałem już, jak to było na wiosłach, nie? Już się człowiek do dobrego przyzwyczaił, aczkolwiek myślę, że podołamy, ponieważ port już tam widać, więc już niewiele zostało. My możemy oczywiście wybrać albo tutaj tędy na skuśkę, że tak powiem, albo poruszać się tym statkiem po szlaku, tak między tymi bojami. Natomiast wydaje mi się, że to nie jest taka jednostka, która wymagałaby trzymania się stricte tutaj tego szlaku między bojami, ponieważ jej zanurzenie aż tak duże nie jest. Ale jak widzieliśmy na przykładzie, trzeba bardzo mocno uważać. W związku z powyższym tutaj troszeczkę nie fart był. Ja jestem bardzo ciekawy, drodzy Państwo, jak będzie wyglądała cena naprawy tej łodzi, ponieważ jest bardzo mocno uszkodzona. My żeśmy jeszcze tutaj tak mocno uszkodzonej łodzi nie mieli. No nie udało się
jeszcze nie udało się jej zatopić. Ale tak myślę, że zarówno ja, jak i państwo jesteśmy wszyscy ciekawi, co by się stało, gdyby ten pasek tego, powiedzmy, nazwijmy to roboczo, zdrowia naszej łodzi spadł do zera. Czy ta łódź faktycznie poszłaby na dno? I czy... albo została unieruchomiona. I co wtedy? Czy to już byłby koniec naszych przygód w tej grze? Czy jakby to dalej wyglądało? Tak czy inaczej, widzimy, jak tutaj wygląda kwestia z osiągnięciem prędkości. Tutaj ten biały domek, który widać tam nad daszkiem łodzi, o tak, bo to białych domków to tu sporo jest, ale ten nad daszkiem łodzi to jest, proszę państwa, nie wiem, czy pamiętacie, ale miejsce, do którego dosyć często dopływaliśmy, dowożąc różnorakie dobra, nieopodal naprawialiśmy również marker, taką boję sygnalizacyjną, więc jest nam znane. A po lewej również jest miejsce, do którego dopływaliśmy. Jeżeli chodzi o kwestie związane z dopłynięciem już do Rost, tak żeby naprawić naszą jednostkę, no to w zależności od kosztów albo będziemy brali jakieś krótkie zleconka, tak żeby odrobić straty na tych krótkich dystansach takich tutaj w okolicach portu naszego, no albo zastanowimy się, w zależności od kosztów tej naprawy, czy przypadkiem tej łodzi nie wymienimy. Ale to za moment się przekonamy. Wchodzimy do portu i tak sobie pomyślałem teraz, szanowni państwo, że chyba dobrym rozwiązaniem, w zależności od możliwości, jakie tutaj będziemy mieli, będzie zatrzymanie tego statku jak najbliżej tutaj. No oczywiście możemy po prawej stronie, ale ja tutaj wybiorę, jeżeli mi się uda zacumować, to tutaj, tak żeby już mieć ten statek zacumowany, żeby go już nie narażać, bo teraz byle puknięcie, to może być jego koniec. Natomiast ja jeszcze pozwolę sobie zapisać tutaj tę rozgrywkę w tym miejscu, w razie czego. To na wypadek, gdyby gra pomyślała, że jednak to już jest koniec i nic więcej nie będzie, żeby zacząć od nowa, także no nie, bo już ja tyle mil morskich zrobiłem, że no nie. A tutaj będzie o tyle łatwo, że myślę, że po redukcji tej prędkości... O właśnie, uda się zasumować. No dobra. Wyłączmy silnik i wyjdźmy z łodzi i chodźmy do tej nieszczęsnej stoczni. Czekajcie, a stocznia jest, no właśnie, bo ja to zwykle tam sumuję, a stocznię to mamy tam. O, dobrze. No to chodźmy do stoczni i w takim wypadku przekonajmy się, jak będzie wyglądała kwestia kosztów naprawy tej naszej jednostki, bo no to zaraz może być naprawdę bolesne. Sprawdźmy. Wiecie co, a jednak niekoniecznie. 11 tysięcy to jeszcze nie jest tragedia. I w sumie jestem zdziwiony, że tak mało. Ale skoro tak, to sprawdźmy jeszcze tutaj. Aha, 950, no tak. Mnie się zapomniało. No, my mieliśmy zbierać chyba na ten statek, prawda? My mieliśmy chyba na ten statek zbierać pieniądze, tak żeby można było połowić rybki. Natomiast no nie w sytuacji, kiedy my jesteśmy tutaj praktycznie stratni 10 koła. Dobra, to co teraz? To teraz zobaczmy, jak wygląda sytuacja z dodatkowym zarobkiem jakimś. No tutaj mamy za te 75 tysięcy, tak? No tu jest 17 mil morskich za 125 tysięcy i ta miejscowość, gdzie ona się znajduje?
O kurde. Tak jakby gdzieś jeszcze dalej. Czyżby... O matko i córko, to... O, to ja w poprzednim odcinku... Proszę państwa! To ja w poprzednim odcinku nazwałem, że dopłynęliśmy do najdalszej wyspy, a to G, prawda? Czyli to tu! Ja nie wiedziałem, że ta mapa jest taka ogromna. Oż ty, synu. No, to teraz się sprawa wyrypała. Ale to wygląda, proszę państwa, na przeogromny wręcz port. Zobaczcie, jak to tutaj jest ukazane, nie? Te baseny portowe. Ciekawa sprawa. No i oczywiście jeszcze farmy rybne są. No, o kurde, o kurde. No to będzie się działo. Czyli my tak de facto to jesteśmy gdzieś w jakimś nie wiadomo jakim porcie, bo zwróćcie uwagę, jakie to jest maleństwo, nie? To jest bardzo ciekawa sprawa. No dobrze, no ale musimy się rozwijać. Musimy coś robić. Więc teraz rzecz jest następująca. Gdzie tutaj... zobaczmy. Nie, to nie to chciałem. Gdzie tu jest... A, tu jest bank, dobra. A tu services. Aha. Co to jest? Rescue service. Aha, rozumiem. Get service. Jasne. Czyli jakieś ubezpieczenia. A to ciekawe. Viking Boat Insurance. 65 tysięcy koron za rok. No nieźle, nieźle. Dobra. Pożyczki. Proszę państwa, odblokowała nam się pożyczka na 375 tysięcy koron. Właściwie to na 300 tysięcy. I rzecz jest tego typu, że tak de facto to nam niewiele brakuje do tego, żeby dorobić tutaj do 200 tysięcy, tak żeby w sumie mieć 500 000. I o co mi chodzi? Dlaczego ja o tym mówię? Bo interesuje mnie farma rybna. I nawet jeżeli byśmy mieli mieć stratę na tych farmach, to dla testów warto byłoby zobaczyć, z czym to się je. Ale zanim to nastąpi, to ja oczywiście wezmę tutaj misję Karoja. Gdzie jest ta Karoja jeszcze? Aha, tutaj jest. Czyli można byłoby zrobić taki kurs tu i z powrotem, takie kółko. Czemu nie? Bo to też jest za 20 tysięcy. Tylko pytanie, czy mi miejsca wystarczy. To jest w sumie chyba lepsza opcja, żeby zrobić dwa zlecenia, a następnie tutaj wrócić po prostu po kolejne. Tak mi się wydaje. Zwłaszcza, że ja już nie chcę więcej uszkodzić tej mojej biednej, biednej krypy, bo jej się dzisiaj ostro dostało. Także zróbmy tak. Ach, jak miło z pełną prędkością, proszę państwa, móc się tutaj poruszać. Tylko muszę uważać, bo trochę mnie za blisko tych statków zniosło. Więc muszę uważać, nie? Ale płynę z ładunkiem. Żebyśmy mogli zarobić trochę. Po nocy. No dobra, to jest blisko, proszę państwa, 20 tysięcy sobie ogarniemy. Więc będziemy mieli 180, później może uda się jeszcze coś dobrać. Słuchajcie, jest godzina po 21 w rzeczywistości, w realu, nie? Jaka tu jest kuźwa burza i ulewa.
A ja niebawem z panią Chorownik będę musiał wyjść na spacer i powiem wam szczerze, że o Jezu. O Jezu. Ani ona, ani ja nie lubimy chodzić w ulewie, no więc... A Majunia to w ogóle wody nie lubi, więc będzie problem, no. Dobra. Spróbujmy... Mów closer, ja ci kuźwa dam, ozieś ty w mordę, ty... No dobra, no... Weź mi tam troszeczkę bardziej podpłyń. Dasz radę? Ale tak, żeby nie przygrzać, synku. Żeby nie przygrzać. Musimy reduce speed. To on jest jakiś nawiedzony dzisiaj. O! Dobra. Udało się. Udało się. Zgaśmy ten silnik. No i teraz musimy to rozładować. I powiem wam szczerze, że generalnie jeżeli chodzi o kwestie związane tutaj z dostawami, to na tym krótkim dystansie, tak na dobrą sprawę pływając w tej i we w te, to odnoszę takie wrażenie, słuchajcie, że to nam się chyba może bardziej opłacać niż takie długie dystanse. Nie? No ale... W sumie to sam nie wiem. Nie ma jak tego zbadać. My musielibyśmy zrobić taki test. Wiemy, że tam było tam 20 kilka minut tego kursu, tak? Ale przez to, że przyrypałem na mieliźnie, no to nie mamy takiego odniesienia przy pełnej prędkości, bo później przecież o połowę ta prędkość się zmniejszyła. Ile przy pełnej prędkości zajmuje powrót do naszego portu macierzystego, tak? W związku z powyższym to nie jest miarodajne. A my potrzebujemy wiedzieć, ile rzeczywiście zajmuje. Ale sądząc, że do tamtego miejsca, gdzie przywaliłem, było 20 tam kilka minut, to w okolicy, powiedzmy, 30-35 minut może trwałby rejs taki właśnie, nie? No dobra, my tymczasem zarobiliśmy te 20 koła. Nie ma tragedii. Teraz ja muszę wrócić do portu i muszę oczywiście, co? I muszę oczywiście podjąć kolejny ładunek, no bo to wiadomo. Zarobić trzeba. Odsunę się tutaj nieco. Obrócę się. No i zarabiamy. Pada śnieg, zobaczcie jak zaśnieżyło mi tutaj tą moją łajbę. Oż kurczę. Natomiast ja muszę tu uważać, bo za chwilę skończy się to bardzo, bardzo źle. To podejście. Muszę być bardzo ostrożny. Delikatnie silnikiem. No powiem szczerze, że w tym momencie nie jest łatwo manewrować tutaj w porcie. Jest bardzo niestabilny statek. Próbuję delikatnie silnikiem operować, ale... Tak nie za bardzo to wychodzi. No chyba trzeba będzie zrobić podejście numer 2. Żeby nie przygwoździć tutaj zbytnio. Natomiast uważajmy też z tyłu na jednostki, bo wiadomo. Skoro tak, to ja postaram się może tutaj po środku, bo jest ciut więcej miejsca i liczę na to, że w któreś trafię. Tak, żeby było dobrze, ale mnie znosi cholerstwo. No jak nie w jedną, to w drugą stronę, no ty synu mój. No bardzo niefajna sytuacja. No zobaczmy. Starajmy się... O, a widzieliście? Zredukuj prędkość, no łatwo powiedzieć. No. Aś ty panie. No jeszcze kawałek.
No jak mów closer, no co ty pierdzielisz, no już byś naprawdę... Oj, ach ty, no ale dobra. Szanowni Państwo, rzecz jest tego typu, że mamy już ponad 200 tysięcy na naszym koncie bankowym. Co oznacza, że przynajmniej w teorii jesteśmy w stanie wziąć kredyt na 300 tysięcy. No ale wiadomym jest, że wtedy zostaniemy już bez niczego, tak? Jeżeli kupimy farmę. Oddać będziemy musieli 375 tysięcy. Więc propozycja jest taka. Ja zapiszę rozgrywkę. Prawda? Jeszcze raz profilaktycznie. I teraz wezmę kredyt. Take loan. Co daje nam ponad 5 tysięcy. I pomyślmy, gdzie byśmy mogli ogarnąć farmę. No najbliżej tu lub tu, tak? A nie, tutaj jest jeszcze. A, to tego nie zauważyłem. No tak, z tym, że... Tu chyba będzie jednak bliżej, tak? Fish farm. Ja bym chciał to kupić. Dystans 2 km, tak? Więc to jest takie, no, szczerze powiedziawszy, no dobrze i niedobrze. Mógłbym przy okazji tutaj wziąć towar i dostarczyć. A następnie gdzieś jakoś tędy wypłynąć i dopłynąć tu. No, tak, żeby znowu w coś nie przygrzać. Ale... Zobaczmy, bo tam jeszcze byśmy potrzebowali kupić chyba services. Nie, to nie to. W sklepie. Tam jakaś karma chyba była, tak? Buy fish food. A no właśnie. Extra small fish food stack contains 10 kilo fish food used for feeding fish in fish farms. Aha. A to jest small. Aha, to jest za 1000, tak? 50 kilo. Jeżeli ja bym to kupił... To co się teraz stało? Czy to tutaj jest? A nie. No ale mi zeszło z konta. Czy to jest na Łodzi może? To jest chyba na Łodzi. Nie, też nie. To gdzie ja to mam niby? Kurczysz bladesz. No dobra, no ale jak to teraz kupić? Available cargo spots. Nie za bardzo rozumiem. Naprawdę nie rozumiem. No XS, tak? No już nie mogę więcej wydać. No dobra, ale to kupmy... Tę farmę jedną. 2 kilometry. Tak chcę. Miałem sobie pieniądz. I teraz available fish. Nie mam... Aha. Nie mam tam żarcia, ale też nie mam ryb. Co z tym żarciem? Kuźwa. Aha, bo to jest to, przepraszam. To jest to. Dobra. W porządku. No, takie wory. To my już płyniemy. Płyniemy, płyniemy. Ale czy ja potrzebuję też, proszę Państwa, jakiś narybek? Czy ciekawy jestem, bo to też by wypadało spojrzeć. Bo jeżeli my tam popłyniemy, a się okaże, że my musimy wracać, bo rzeczywiście potrzebny jest jakiś narybek, to trochę lipa będzie. Więc jak na razie to żarcie tutaj dla tych ryb ogarnę w ten oto sposób. A spójrzmy jeszcze do sklepu. Buy smolt. Nie wiem, to jakiś ten zbiornik jest, tak? No nie, nie ma tutaj nic takiego.
Dobrze, o Jezus kochany, jak tu się błyska. Drodzy Państwo. Czy tu wstanie w końcu dzień, bo to cały odcinek, kurczę, praktycznie nocny. My płyniemy, drodzy Państwo, już do farmy ryb, którą zakupiliśmy za 500 000 koron norweskich. Możecie zauważyć u mnie 20 000 koron na koncie. Wykorzystałem okazję, podjąłem ładunek tutaj do tego portu. Natomiast my już jesteśmy tu i muszę bardzo uważać. Z uwagi na fakt, że no właśnie, że tutaj mogę znowu się na coś nadziać. Wolałbym nie. Tylko my musimy jakoś tutaj zacząć lawirować. Ja specjalnie wyznaczyłem tam kurs do tej naszej farmy, ale staram się jak najdalej od tych skał utrzymać. Tu może być ciekawie. No zobaczmy. Pełna moc, proszę Państwa, pełna moc. Natomiast myślę, że może tu się uda jakoś przecisnąć. Zobaczmy. Nie widzę nigdzie płycizn, ale też nie widzę ich z uwagi na światło, właściwie jego brak. Więc patrzę na minimapę. Ale już widać farmy, proszę Państwa. W oddali widać już farmy. Jest godzina praktycznie piąta, tego światła nadal jest niewiele, to jest marzec. Tak jak widzimy. Chyba, że kwiecień. Cholera wie, jaki tu format daty jest. Nie spoglądałem. No i jesteśmy tutaj po raz pierwszy w związku z powyższym. Musimy zobaczyć, czy tu się gdzieś cumuje, ale chyba tak. Z tego, co widzę, chyba tak. I to mamy chyba dwa miejsca. Nie wiem, gdzie będzie wygodniej. Chyba tutaj. A, cztery mamy w ogóle. Okej, dobrze, nie ma problemu. Mamy cztery miejsca, zwolnijmy. O! A no właśnie. Się trochę porobiło tutaj. No już. No już. Ej, się narobił. No mówię, może jest tak wzburzone, że niestety, ale manewrowanie tutaj tą łodzią nie jest zbyt komfortowe. Myślę, że można by spróbować tutaj podejść o tu, gdzie kropka. Bo my musimy też być bokiem troszeczkę do tego. Aś, ty panie mój. No dobra, chyba, że... No, ach ty synu. No dobra. Lekkie uszkodzenie, ale udało mi się tutaj zasumować. O! Nie odczepiłem się od koła sterowego. I my tu weźmy w takim wypadku... Co? Mogę tu wysiąść? Mogę. I teraz weźmy tę karmę. Jak to się teraz robi? Bo my tego nigdy nie robiliśmy. Control panel, open console, dobra. Salmon, czyli jakiegoś tutaj, nie wiem, jakiegoś, kurczę, salmon to jest co, tuńczyk? Nie, łosoś? Łosoś chyba. I co ja bym chciał? Selfish. Aha, adfish. A, widzicie, czyli już wiem, co to było, to small storage. Czyli my po prostu tutaj musimy dowieźć na rybek. A no to widzicie. No to teraz mamy mały problem. Turn on engine. Aha. Jeśli tu będę chciał wejść,
to co się wydarzy? Jak się w ogóle... ktoś zapalił światło. Jak się tutaj w ogóle daje jedzonko? O, to jest pytanie. Tego nie wiemy. Aha, w ten deseń. A widzicie. To już chyba jasna sprawa jest. I teraz co? Widzimy tutaj, jak dużo tego jedzenia mamy. No to w porządku. Czyli w takim razie my potrzebujemy jeszcze kupić ten zbiornik z rybami. Ale to przynajmniej to żarcie zostawię. No i wówczas będziemy w stanie je tam dokarmiać i hodować, tak? I później sprzedawać, tak myślę. Dobra. Ładnie. Jeszcze zostaje nam jeden worek. Ciekawy jestem, na ile taka karma starcza. I oczywiście to, co najważniejsze, jaki będziemy mieli z tego zysk. Bo 500 000 koron to dużo. Plus doliczając do tego jeszcze kwestie związane z tymi wszystkimi rzeczami, które tutaj musimy dobrać, no, to szczerze to będzie trochę kasy. Ale dobrze, my dowieziemy sobie, proszę Państwa, no, kupiliśmy farmę ryb, ale musimy dowieźć ryby. To zrobimy przy okazji kolejnego odcinka, natomiast w tym to już będzie tyle. Dzięki wielkie za obejrzenie materiału, zostawcie łapki w górę, zostawcie suby. Sekcja komentarzy oczywiście jak zawsze należy do Was. Trzymajcie się i do zobaczenia, pa pa. No ja muszę, kuźwa, teraz wykonać w drugą stronę tę trasę. Masa heble.